Optymalne warunki panują na dolnośląskich trasach narciarskich i na stokach czeskich Sudetów. Od jutra w czołowych ośrodkach większy ruch. Pogoda sprzyja, choć nie można zapomnieć o ciepłej odzieży. Dojazd do dolnośląskich kurortów i za naszą południową granicę z małymi kłopotami. Drogi są bowiem bardzo śliskie. Weekendowe wiadomości dla narciarzy i snowboardzistów rozpoczynamy od odwiedzenia strefy Winterpol. Na początek jesteśmy w Karpaczu, tu pada przelotny śnieg i tak też będzie zarówno w sobotę, jak i niedzielę. Warunki na trasach bardzo dobre. Leży sporo świeżego śniegu, nartostrady są wyratrakowane, na nich od 60 do 140 cm śniegu, obecnie od minus 9 do minus 5 stopni Celsjusza na termometrach. W sobotę o godzinie 11 na Białym Jarze zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski żeglarzy i motorowodniaków w narciarstwie i jeździe na snowboardzie. W drugim ośrodku Winterpolu w Zieleńcu sytuacja analogiczna. Stoki doskonale przygotowane, na nich od 80 do 150 cm śniegu, także i na nartostradach Zieleńca sporo świeżego puchu, miejscami nawet 30 cm. Główne trasy otwarte i czekają na turystów. W Zieleńcu możliwe zarówno w sobotę, jak i niedzielę przelotne opady śniegu na termometrach od minus 11 kresek w nocy do minus 7 w dzień. I w Karpaczu, i w Zieleńcu można kosztować zimy także wieczorem, tak zwane nocne jazdy w obu ośrodkach od 16 do 22. Na koniec odwiedzamy czeskie Sudety, tu warunki również doskonałe. Nasi południowi sąsiedzi biją polskie ośrodki nieco lepszą infrastrukturą i liczbą nartostrad. Trzeba jednak pamiętać, że w weekend do Czech jeździ zdecydowanie więcej turystów jak do Polski na trasach czołowych kurortów naszych południowych sąsiadów. Od 80 do 150 cm śniegu temperatury się wahają od minus 12 do minus 8 stopni Celsjusza. Sponsorem programu była stacja narciarska Winterpol Karpacz Zieleniec.